Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Aż se nagram. Gościu, jego brat ważyli po 160 kg. Ten ile? Jeszcze nie wiem. Odchudzili się, obcy ważą po 80. Ale trzymają dietę, bo lekarz mówi, że już śmiertelne podejście. No, nowiutki, piękny, śliczny. Szukasz tanie czy drożej? Nie oszukuj. Nie, poczułem, że to prawda. Wiem, dla żony. Widzi pan jak ładnie? Jaki facet mężczyzna? Nie, ostatnio nasz znajomy. Jest rok, metrówka za stówkę. Stokoła przebiegu. W Polsce wszystko tańsze się okazuje. Dobra, Altraka, 20 rok, 23500, 23500 na pędach. 23500. Pamiętam, bo go przywieźli w piątek zeszły. Okay. W 20 roku w automacie, w napędach, wirtual. Kawał fury. Teraz jakiś klucz weźmiemy, coś sobie tu poogarniasz, bo... No. A pi... Czekaj, musimy zobaczyć. Drugie, nie? A 6? No. Dobra. No to zapytajmy najpierw tego Mercedesa, póki jest szef. Nie. No zapytajmy, ciekaw jestem ile. Ciekaw jestem. No zupełnie. Inna twarz, idziemy pytać. Rzut na taśmę. Bierz pan. No. Dwa kluczyki. Zasiądź wygodnie. Czy ci się... Sprawdza w internecie, bo ma tyle tych samochodów, że nie jest pewien... O, ja tu mam fotel. Fotel w prądzie. A jak to tu jeździ? A nie jeździ, bo prądu jeszcze nie ma. A jeździ? Jeździ. A jeździ skubane. Jeździ. Fotel grzany. Fajnie tu jest. Chyba strach brudzić. Jopi. Matko, przynajmniej święczy jaki Zygor, jak w Tesli. Tu już jest dobrze, nie? A gdzie ma skrzynię biegów? Co jest? A ja jest tu u Mercedesa, ach, przy kierownicy. Jak? Nie ma wariactwa. W pakiecie MG. Trzeba się rozpoznać, nie? Zapal, zobaczymy, czy w ogóle pracuje. No dobrze. Tu, nie? Górny, tak. Elegancko. Bardzo przyjemnie. No. Wariować można. Co palce mata na tak? Co i to koniec? Co tu się w ogóle dzieje? Tabletów. Jest nowocześnie, nie? No. To jest 19? 20. 20. Ile chcą za to? A. Jeszcze nie wiem, bo sprawdza w internecie. Na całkiem granie, nie byle jakie. No. Proszę państwa. Fotel wiadomo. Daj styczniaka, czy jest kamer, daj nogę na hamulec. No ba. Kurde, no jest. No jest tam. Klapa elektryczna, jest guziczek. To jest od klapy? Tak. Czekaj, otworzę, ja ci powiem, czy się zmieści przy płocie. Dobra, naciśnij go tam, otwórz. Czy w górę, czy w dół, zaraz zobaczymy, czy hula. No hula, samo nie hula, czyż nowe auto. Gdzie jest majster? Znaczy w prądzie. A Mercedes ma inną zasadę. Czy tu cokolwiek? Siatka na zakupy do Lidla. No. Haczyk prądowy. Gdzie jest prądzik na haczyka? No. Tam go dali cwanego lisa. Nie szkoda, że 3 metry kabla tędy nie mogli dać cyk, mogli tam... jak wszyscy. Ta. Czy jak wszyscy, tch, wajcha. I co się schylać. Słusznie, dla leniwego, grubego Niemca. Fajne, ciekawe co kosztuje. Wtedy jak gość kupił z nowego targu tego takiego samego, tylko 1.6, zapłacił 19 tysięcy chyba euro, ale 1.6, tam i 200 miał przebiegu, 207 tysięcy, ale... A to jest dwulitrówka i 8 dych przebiegu. No to już jest 9. I 8 czy 9 dych przebiegu, kurde. 8 czy 9 dych mówił. Idę popytać. Martwe pole w lustrze. Nie wyłączaj, te diesel, to może klekać. Idę zapytać w końcu, bo się nie dowiemy. A szef do roboty, wiadomo. Szef bez butów. Na stronie ma wystawę, to jest diesel hybryda. Hybryda? Czyli do miasta, panie, jesteś pan mistrzem. Na stronie ma 34800 wystawione za 33500. 33500? Diesel hybryda, 8 dych przebiegu, 20 rok. Hybryda, dlatego ten taki tablet ogromny jest. Hybrydownik.
psa! Pal go jeszcze raz, szkoda. Szkoda wyłączać dziadygę. Gdzie pisze? Nie wiem, gdzie pisze, to jest Mercedes. No. Tu jest kilka guzików, powiem ci, tutaj u nas w Mercedesie urządzony jest tablet, ten. Tu jest macane, a tu widzę, że nie macane, trzeba będzie cofać. Gdzieś tu przebieg musi być. Silnik 2.0 w dieslu to jest? 2.0 w dieslu. Jest dziwna rzecz, nie? Taki samochód. No. Coś innego, nie? No, ciekawostka w ogóle. Jak szukałem dla siebie auta w zeszłym roku, to też na te patrzyłem, ale wszystkie mnie przebiegi większe, a kosztowały, no. Kosztowały podobnie. Ja to nie widzę. 252 zasięg. To ty pogrzebać tymi, wiesz, domkami. O, zegary normalne ci wskoczyły. Jest, 87 tysięcy. No widzisz, kurde, jak pięknie. Nie? Tych zegarów jest kilka do ustawienia. No. No wersja jest taka, że z martwym polem. Że wersja jest taka, że jest ze wszystkim, kurczaki. Ze wszystkim. 33 500, tak? Ja, dziwne, nie? Takie auto. Znaczy ciekawe. Jeszcze w pakietowym wypasie. No to starczy taka tyle miejsca, nie? Zupełnie. Ona jest ciut większa jak Audi A4. Mhm. Kiera jak gnówka, reszta jak gnówka, siedzenia wszystko jak gnówka. W prądzie masz też tam w prądzie? Masz, nie? Tu jest w prądzie wszystko. Dobra. No. Jak jedzie po Audi, a wraca z tym zupełnie innym. No, nie, ja mówiłem, albo Mercedes, albo Audi, nie? Ale ja myślałem, że kupimy starą budę, żeby będziemy oglądali stare budy. Dobrze, że wziąłem ze sobą tyle. Mówiłem, że się przygotuję, nie? Tamten kosztował, ile mówiłem? 21 500 chyba, coś tam. Tamten? Ten, ale co już kupiliśmy. Mi się tak nie podoba jak ten. Nie no, w ogóle o czym gadać, nie? Tam nie? W środku wchodzi, że jest w dziadkowozie, ale no. Tam to jest 19 rok listopad, zupełnie inna konstrukcja. No. Kurde. Dłoń taka. Złoty zegarek, wiadomo, z Allegro. Mhm. Kawał tego. Ja! Jedziemy? No, ja nie umiem tego przełączać. Z boku dawaj. Się usiądę, nie? Dawaj. I szwarę, ja! 999! Normalnie eine Runde! Opa, zwei Runde, plac! Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.